Witam w studiu na konferencji Wall Street. Gościmy tym razem panią Joannę Kotłowską, która jest dyrektorem relacji inwestorskich w spółce Global City. Jeszcze raz dzień dobry. Witam serdecznie. Właśnie, Global City Holding to dawne Cinema City. Dlaczego spółka zmieniła nazwę? Zmieniliśmy nazwę po transakcji połączenia biznesów kinowych z firmą Cineworld, czyli Cinema City International sprzedała cały swój biznes kinowy spółce Cineworld i wycena w tej transakcji wyniosła 503 miliony funtów, ale w zamian za to Cineworld zapłaciło nam swoimi akcjami i gotówką. I teraz marka Cinema City przeszła w tej transakcji do nowego właściciela. Stąd nowa nazwa spółki Global City Holdings, która w pewien sposób nawiązuje też do Cinema City, ale w dalszym ciągu jesteśmy zaangażowani w segment kinowy. Nasi właściciele są w zarządzie Cineworldu, a więc zarządzają całością, a sama spółka Global City Holdings jest największym akcjonariuszem właśnie Cineworldu. To jaki wpływ na wyniki finansowe w tym roku będzie miało połączenie z Cineworldem? Na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć bliżej raportu za pierwsze półrocze, dlatego że w tej chwili jeszcze ustalamy z audytorem, jaką metodą będziemy konsolidować Cineworld, bo nie jest to taka ewidentna sytuacja, jeśli chodzi o przepisy. Natomiast na pewno spółka ma stabilny dopływ gotówki. Po pierwsze z naszych nieruchomości, które posiadamy w Bułgarii, w Izraelu. Po drugie z dywidendy Cineworlda, która jest wypłacana dwa razy w roku i pierwsza wypłata czeka nas właśnie na początku lipca. A przede wszystkim wynajmujemy Cineworldowi 7 naszych bardzo dużych kin, które zostały u nas jako własność, budynki kinowe. I w związku z tym, właśnie tak jak wspomniałam, ta gotówka do nas płynie dosyć systematycznie. No a dodatkowo zobaczymy, w jaki sposób będziemy konsolidować wyniki Cineworlda, a cały czas konsolidujemy też wyniki spółki Ronson, która jest naszą sporą inwestycją. Samo Global City Holding dokupiło jeszcze akcji Cineworld. Jakie jest obecnie ostatnio raportowane zaangażowanie w tej spółce i jakie perspektywy ma ta firma? Tak, stopniowo zwiększamy to zaangażowanie. Ostatnie zaraportowane to jest 25,1%, więc powiem, że my wierzymy w tą spółkę. Znaczy wierzymy w spółkę, której staliśmy się akcjonariuszem. Te dwa organizmy, które połączyliśmy, które są takie same, jeśli chodzi o rozmiar, a różne, jeżeli chodzi o sposób zarządzania, mają szansę, że tak powiem, zastosować najlepsze rozwiązania z każdej z nich, prawda? I jeżeli chodzi o sprawy techniczne, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, jeżeli chodzi o sprawy sprzedażowe, także na pewno oprócz tego, że nowy, duży Cineworld dalej się rozwija, bo już otworzyliśmy dwa nowe kina, bo kolejne 60 ekranów będzie się otwierało w drugiej połowie roku, bo podpisujemy kolejne umowy na następne kina, to na pewno czekają nas tutaj też spore synergie z takiego połączenia. To które kraje pokrywa Cineworld w największym stopniu? W największym stopniu to Wielką Brytanię i Polskę. To są dwa największe kraje, a łącznie jesteśmy w 9 krajach. Czyli oprócz Wielkiej Brytanii i Polski to są Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Izrael i Irlandia. To teraz zapytam się o inwestycję, która jest od dawna zapowiadana przez spółkę. Chodzi mi tutaj o Park of Poland w podwarszawskim Szczonowie. To miał być taki park rozgrywki, bardzo duży. Ostatnio spółka podpisała z niemiecką firmą umowę na wybudowanie aquaparku. Kiedy powstanie fizycznie ten aquapark i zarówno cały docelowy park? To prawda, jesteśmy bardzo zadowoleni, że przeszliśmy do następnego etapu realizacji, czyli podpisaliśmy umowę strategiczną z firmą Wund. To jest bardzo znana firma prowadząca 4 takie duże akwaparki. One należą do największych w Europie. W tej chwili już przebiega proces projektowania tego akwaparku.
Wystąpimy o pozwolenie na budowę koło listopada. Zaczniemy budować w lutym 2015, a pierwszych gości powinniśmy przyjąć w październiku 2016, czyli w sumie nie tak długo to będzie trwało. Natomiast w międzyczasie, czy już tak naprawdę zaczęliśmy, przygotowujemy kolejne etapy tego parku, czyli będzie ta zasadnicza część parku, która się zawsze wszystkim kojarzy, roller coastery, prawda, różne zjeżdżalnie, kolejki, plus inne części parku z innymi atrakcjami, które razem stworzą jeden duży Park of Poland. Myślę, że wszystko razem zajmie nam kilka lat. Na pewno postaramy się to zorganizować tak sprawnie, jak się da. Ziemię na całość tego parku już posiadamy. Posiadamy około 150 hektarów w Mszczonowie, także to jest teren, który w zupełności nam wystarczy, żeby zbudować taki duży, pierwszy park rozrywki Park of Poland. To teraz się zapytam o finansowanie. Czy ono jest zabezpieczone? Czy spółka będzie szukała partnera do sfinansowania takiej inwestycji? Powiem tak, w każdym z tych etapów na pewno będziemy, tak jak w przypadku akwaparku, poszukiwać, czy rozmawiamy tak naprawdę z partnerem strategicznym, bo tutaj do każdej części potrzebny jest taki najlepszy know-how, który sprawdzi się w naszym klimacie, który sprawdzi się wśród Polaków, a także wśród gości zagranicznych. Jeżeli chodzi o finansowanie, można powiedzieć, że jest tutaj bardzo pozytywna sytuacja po tej transakcji z Cineworldem. Mamy gotówkę w wysokości 140 milionów euro. Jeśli chodzi, a mamy już grunt, prawda, którego nie trzeba kupować. Jeżeli chodzi o akwapark, w tej chwili rozmawiamy z bankami, które są, powiem, otwarte na finansowanie tego projektu. I szacujemy, że 70-75% ze 100 milionów euro, które pójdzie na akwapark, mogłyby właśnie dostarczyć finansowanie bankowe. Także w sumie tej gotówki nie zostaje nam tak dużo do wydania na tą pierwszą część. A jeżeli chodzi o strategię finansowania kolejnych części, to na pewno będziemy na bieżąco informować, jak już dojdziemy do ustaleń z kolejnymi partnerami. Inwestorzy, akcjonariusze spółki, to też również w większości kinomani, często chodzą do właśnie sal kinowych spółki. Duże premiery to również okresowe duże zyski wynikające właśnie dla operatora kin. Jakie głośne tytuły czekają nas, które będziemy nas, inwestorów, kinomanów, których cieszyć, dokładnie cieszyć? Więc teraz mamy dosyć duży przebój z Angeliną Jolie, Diabolina. Mamy także za chwilę Jak wytresować smoka, więc takie bardziej rodzinne produkcje, ale w tym roku na przykład na polskim rynku czekają nas takie smakowite tytuły jak Miasto 44, oczekiwane od, myślę, w sumie od wielu lat. We wrześniu, w październiku czekają nas Służby specjalne, czyli taki polski film akcji, który też coraz bardziej tego typu filmy się podobają widzom. W listopadzie czeka nas film Jerzego Sztura, Obywatel, który on sam nazywa takim polskim Forrestem Gumpem. Czeka nas oczywiście Hobbit, czeka nas następna część Igrzysk Śmierci, a później w następnych miesiącach, kwartałach czekają nas naprawdę duże filmy, czyli Bond, kolejna część przygód Bonda i siódma część Gwiezdnych Wojen. Także myślę, że tutaj duża rzesza inwestorów będzie cieszyła się z tego repertuaru. Bond i Gwiezdne Wojny to jest 2015, tak? Tak, to już jest następny rok, zgadza się. Dobrze, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję ślicznie.